to druk numer 385, referuje Julia Ma. Proszę. W sprawie przyjęcia planu pracy ogólnej kultury, informacji i kontaktów z mieszkańcami Rady Gminy. Przyjmujecie plan pracy komisji w imieniu załącznika. Z tyłu jest załącznik. Uchwała wydajemy się dogodnie z kompetencjami naszej kochanej rady. W załączniku nie ma żadnych wyrazowych informacji, ale możecie przeczytać. Ja może nie tyle pytanie, może nie tyle mam pytanie, nie prośbę o dyskusję przy tej okazji, bo czytamy prasa trzeci. Prosiłbym teraz o szczególne przyłożenie się do monitorowania strony, ponieważ strona, jak Państwo zauważyli, jest nowa. Ona owszem nie wygląda jeszcze uroczo, nie wygląda uroczo, ale ta nowość na tej stronie polega na tym, że byliśmy zobligowani zmienić serwer. Zmieniliśmy również platformę. Panowie, proszę, i generalnie chodziło tylko o zmiany serwera i oprogramowania, na której pracuje strona. W związku z tym troszeczkę inaczej ona ma ten układ, ale on jest minimalny, on może być jeszcze formowany w różny sposób. Obiecałem panu, który zajmie się stroną, że zostanie zaproszony na najbliższą Komisję Kultury, na której ewentualnie, czy nie musicie go zapraszać, tylko że ciężko się kontaktować telefonicznie, bo łatwiej włączyć komputer, otworzyć stronę i omówić z nim, co powinien jeszcze zmienić. Jest do Państwa dyspozycji. To tylko tyle. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania, uwagi, co to jest uchwała? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej zmiany? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję się za uchwałę, za przyjęcie. Druk numer 386 referuje Juliana. W sprawie zmiany w składzie Komisji Kultury i Informacji kontaktu z mieszkańcami Rady Dzielnicy Siódmej Zwierzyń. Zgodnie z wolą dwóch radnych są dwie uchwały pod rząd, które dotyczą zrezygnowania z uczestniczenia w komisji. Wpływa to głównie z woli, znaczy oczywiście przede wszystkim z woli osób, które z komisji odchodzą, ale przede wszystkim również chodzi o czasowość. Osoby te uczestniczą najczęściej w komisjach, które są bardzo w krótkim wstępie czasu i trudno byłoby im pełnić w pełni kompetentnie rolę w obu komisjach. Stąd taka decyzja, więc nie wiem, czy chcę czytać też drugą, albo kolejny. Więc, no, jest sens i nawet trzeba. Dobrze, najpierw musimy zagłosować za decyzją pana Jana Bartkiewicza. Ja rozumiem, odwołuje się pana Jana ze sprawy komisji. Czy ktoś ma jakieś pytania, uwagi? Nie chcę kulturalny będzie komisji w tym czasie jest komisja, ale kulturalnie. Szanowni Państwo, czy do projektu uchwały? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję za uchwałę. Druk numer 386 referuje ponownie Juliana. W sprawie zmiany w składzie Komisji Kultury i Informacji kontaktów z mieszkańcami Rady Dzielnicy Siódmej Zwierzyń odwołuje się niniejszy pana Pawła Kowalskiego do składu owej komisji. Uchwała podjęta, uchwała podejmujemy zgodnie z prawem pana Pawła, tak samo jak poprzednio i to samo uzasadnienie, te same czynniki. Kto z Państwa ma jakieś pytania, uwagi? Ja mam pytanie, jak ja podołam tą komisję ciągnąć tylko ustępkę. Zostało tylko 8 osób. Tylko 8 osób, ja nie wiem, jak to będzie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej zmiany? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, jestem za uchwała, ta przyjęta.